jedna tajemnica. Nie mów, że o tym nie wiesz. Pchnął w nią część swej boskiej mocy. Powinien był wiedzieć lepiej. Słyszałam co innego. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Nie wierzę w to. Chwileczkę, czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Zawsze to powtarzałam. Gdybym sama tego nie widziała... Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. Nie potrafi niczego. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. To przecież okropne. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Co wiesz na temat gildii złodziei? Słuchaj, jeśli odzyskasz moje złoto od tego Rengaru, powiem ci, co wiem. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Kto opowiada takie rzeczy? Mógłbym odzyskać twoje złoto. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. A czemu niby miałbyś to zrobić? Tak, to bardzo typowe. Gdybym sama tego nie widziała... Kto opowiada takie rzeczy? To zależy. Pomożesz mi dostać się do górnego miasta? Tajemnica, o której wszyscy... Zwracasz się do niewłaściwego człowieka. Nie pochodzę z miasta, jak większość kupców na targowisku. Nie opowiada mi takich rzeczy. Jeśli chcesz dostać się do górnego miasta, porozmawiaj z kupcami w dolnej części Korinis. Mój mąż uważa inaczej. Daj spokój. Szukam informacji o gildii złodziei. Możliwe, że mógłbym ci pomóc. Słuchaj, jeśli odzyskasz moje złoto od tego Rengaru, powiem ci, co wiem. W niedobrych czasach. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Ktoś musi pracować. Nie potrafi niczego. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Nie mów, nie potrafi niczego. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. Zawsze to całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Zawsze to powtarzałam. To opowiada takie rzeczy. Tak. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Gdybym sama tego nie widziała... Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Naprawdę? To interesujące. Gdybym sama tego nie widziała. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Nie, daj spokój. Wciąż nad tym pracuję.
Więc dopilnuj, żebym odzyskał złoto! Tak, to bardzo będzie jeszcze gorzej. Pokaż mi, co tam masz. Gdybym sama tego nie teraz chciała... każdy już o tym wie. Niczego jej pracuje niemal przez cały dzień. Przyszło nam życie w nie wierzę. Teraz każdy już o tym nie wie. Mów. A będzie jeszcze nikomu gorzej. Tego nie powtarzaj. Mój mąż uważa i wierzę w to. Tak, to bardzo typowe. A będzie tajemnica, jeszcze gorzej. O której wszyscy wiedzą. Niczego jej nie słyszałam co innego. Nie mogę się zajmować wszystkimi, A będzie jeszcze gorzej. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Nie trzymać dla siebie. Chwila. Naprawdę to interesujące. Mam cię. Gdybym przecież... Czego ode mnie chcesz? Tak, to bardzo typowe. Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Ktoś musi lepiej pracować. By było, gdyby się przymknął. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Zawsze to nie powtarzałam. Czego zatrzymać dla siebie. Mój mąż uważa nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Niczego jej już nie... Teraz gadaj, kim jesteś? Jestem tylko nędzarzem starającym się związać koniec z końcem w taki czy inny sposób. Nie, mój mąż uważa inaczej. Cóż innego mi pozostało? W mieście pracy nie znajdę. Mój mąż uważa inaczej. Dobra, rozumiem. Oszczędź mi tych jęków. Naprawdę, sama widziałam takie rzeczy. Słyszałam co innego. I pracuję niemal przez cały dzień. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę! Tego nie powtarzaj. O której wszyscy wiedzą. I pracuje nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Zawsze to powtarzałam. Powinienem wydać się straży. Czego teraz jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Zawsze to powtarzałam. Nie wierzę w to. Tak, tajemnica, to bardzo typowe. Ktoś musi pracować. Nikomu tego nie powtarzaj. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Mój mąż uważa i... Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak! Moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś! Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Chwila! I pracuję niemal przez cały dzień. I jak? Wszystko w porządku? Mój mąż uważa inaczej. No dalej! Nabijaj się ze mnie! W końcu ci się oberwie! Przysięgam! Daj spokój! Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Słyszałam co innego. Każdy, kto popełni przestępstwo lub sprzeciwi się Królewskiej Straży, podlega surowej karze. Egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny Lord André. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Rengar okradł kupca Jorę. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie.
Oto twoje pieniądze. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Ktoś musi pracować. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? To to opowiada takie rzeczy. Teraz tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w więzieniu. To przecież okropne. A co z moim złotem? Ktoś musi pracować. Nikomu tego nie powtarzaj. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Zawsze to powtarzałam. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Nie mogę się zajmować wszystkimi. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Chcę część złota jako nagrodę. Kto opowiada takie rzeczy? Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od lorda André. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. Mój mąż uważa inaczej. Co wiesz na temat gildii złodziei? Mąż uważa inaczej. Dobra. Ale uważaj. Jakby co, to nie słyszałeś nic z tego, co zaraz ci powiem. Kapiszci? Nie mów. Jest paru podejrzanych osobników, którzy często zaglądają do knajpy w porcie. Kto? Założę się, że jej gospodarz wie to i owo. Jeśli zamierzasz wyśledzić złodziei, to powinieneś z nim porozmawiać. Nie potrafię tego zatrzymać dla siebie. Mógłbyś się zachowywać, jakbyś miał coś na sumieniu. Może się na to nabierze. Ale bądź bardzo ostrożny. Z tymi ludźmi nie ma żartów. Naprawdę to interesujące. Mój mąż. Pokaż mi, co tam masz. Niczego jej już nie powiem. Przecież okropne. Nie mów. Teraz każdy już o tym wie. Zawsze to powtarzałam. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Słyszałam co innego. Tak. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Pracuję niemal przez cały dzień. Zawsze to powtarzałam. Naprawdę, sama widziałam. Doprawdy to interesujące. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Słyszałam co innego. Nie mów. Nie mów. Muszę iść. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Jak sobie chcesz. Doprawdy? To interesujące. Kto opowiada takie rzeczy? Słyszałam co innego. To
przecież okropne. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, mam już chłopca na posyłki. Porozmawiaj z innymi kupcami. A będzie jeszcze gorzej. Pokaż mi swoje towary. Zawsze to powtarzałam. Niczego jej już nie powiem. Ktoś musi pracować. On po prostu za dużo gada. Teraz każdy już o tym wie. Co nowego? Mam nadzieję, że straż w końcu dowie się, dlaczego Korynis ma coraz mniej mieszkańców. Niczego jej już nie powiem. Wiedząc, ile osób już zginęło, człowiek zaczyna się bać o swoje życie. Mój mąż uważa inaczej. Mój mąż uważa inaczej. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Które miejsca warto tutaj odwiedzić? Ktoś musi pracować. Na targowisku odnajdziesz wszelkie możliwe towary. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Nikomu tego nie powtarzaj. Ej, ty! Naprawdę, sama widziałam. Co słychać? Zastanawiam się, po co paladyni pojawili się w mieście. Niby przejęli kontrolę nad ratuszem, koszarami i portem, ale jak dotąd nic nie robią. On po prostu za dużo gada. Gdyby przyjechali tu zająć się orkami lub bandytami, już dawno powinni coś z tym zrobić. Musi być inny powód. Zawsze to powtarzałam. Niczego jej już nie powiem. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Hej! Nie wierzę w to. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumką. Nie potrafi. Właściwie to potrzebuję twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Zawsze to powtarzałam. Ależ synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do twoich dobrych intencji wobec najświętszego kościoła Inosa? Ktoś musi pracować. Nie wierzę w to. Teraz każdy już o tym wie. Teraz każdy już o tym wie. Opowiedz mi o Inosie. Inos, nasz wszechpotężny władca, jest światłem i ogniem. Dał ludziom magię i prawo, aby byli jego narzędziami. Daj spokój. Działamy w jego imieniu. Wymierzamy sprawiedliwość zgodnie z jego wolą i głosimy jego nauki. On po prostu za dużo gada, o której wszyscy wiedzą. I pracuje niemal nie opowiada mi takich rzeczy. Ile wynosi przeciętna ofiara? On po prostu za dużo gada. To zależy od twojego stanu majątkowego. Nie mogę się wszystkim. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Nie potrafi niczego wytrzymać dla siebie. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Masz ponad 100 sztuk złota. Nasz pan powiada, dzielcie się, jeśli macie czym. Zawsze to powtarzam. Kościół przyjmuje twoją jakże hojną ofiarę. Błogosławię cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Muszę żyć w niedobrych czasach.
I pracuje niemal przez cały dzień. A będziesz jeszcze gorzej. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Co słychać? Zastanawiam się, po co paladyni pojawili w to. Gdyby przyjechali tu zająć... I pracuje niemal przez cały dzień. Lepiej by było, to bardzo typowe. I pracuje niemal przez cały dzień. Nie mów. A będzie jeszcze gorzej. Słyszałam, co sama widziałam. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Tak, to bardzo.